Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 63. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu, którego już chyba od dłuższego czasu śledzicie. Witamy też poza tym w nowym roku, bo ten podcast się też pojawia już w nowym roku. Nazwam zaś sama audycja, jak sami wiecie, sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca zachęcamy was do słuchania naszych audycji oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. Oprócz tego z tego miejsca dziękuję obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Ko-fi. Paweł jest wam bardzo wdzięczny, dzięki temu może nie spać po nocach. Dzięki waszemu wsparciu możemy się rozwijać, za co jesteśmy wam naprawdę niezmiernie wdzięczni. Tak więc jak powiedziałem, Pawle, chyba jesteśmy w nowym roku, no bo ten podcast się ukaże, zostanie wyemitowany w nowym roku. Tak jak się z tym czujesz? Staro. Staro. Znaczy, co? To jest dziwne. Mnie ten rok minął bardzo szybko. Ja pamiętam taki moment, to był chyba maj. Tak, to był maj. I ktoś mnie zapytał, gdzie jadę na urlop. Nie? Ja się tak chwilkę zastanowiłem się i tak sobie myślałem, kurczę, przecież urlop to jest jakiś odległy czas, także jeszcze chwilę. I później sobie powiedziałem coś takiego, kurde, przecież niedawno był Sylwester. Nie, to było straszne, daj spokój. Ten czas pędzi jak pociąg. Nie, no, ale powiem tak, niektórzy nazywają swoje dzieci wojny, a niektórzy będą teraz nazywać się dzieci po-covidowe albo covidowe, jakby niezależnie by to dobrze czy źle brzmiało. Pawle, no fajnie, no minął ten 2022 i też zanim będziemy rozmawiać o tym minionym roku, jak wypadł pod kątem muzyki, pewnie już będziecie mogli do tego czasu przeczytać już nasze takie pierwsze nominacje do albumu roku 2022, przygotowane przez skład redakcyjny i też osoby z nami współpracujące. Pawle, ale zadam te takie pytanie standardowe. Czego ostatnio słuchałeś? Okej, okay, dobra. Więc mam takie dwa albumy, na które myślę, bo trzeba... Słuchałeś tego, co ja wiem. To trochę dużo się tam zbierało. Znaczy dużo... może dużo nie, ale, ale na pewno słuchałem tego dokładniej. Zacznę może od soundtracku do, słuchaj, Sonic Fortnite. Frontiers, Boże, przepraszam, Sonic Frontiers, Fortnite to jest zupełnie innego. Do Sonic Chociaż wiesz, nie wiadomo, Sonic może się kiedyś pojawić. Może się kiedyś pojawi. Jak Geralt się pojawił, no to już... Ale w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, jestem świeżo po odsłuchaniu pełnego albumu, który pojawił się już na serwisach streamingowych, między innymi na Spotify. Powiem to tak, ja jestem dalej w trakcie ogrywania gry i mogę powiedzieć to w ten sposób. Ja mogę psioczyć na tę grę na różne sposoby, że ma dziwne, nieresponsywne sterowanie, że zdarzają się glitche graficzne, jest ich naprawdę mnóstwo, że fabuła jest troszkę poszatkowana i w sumie nie wiadomo dla kogo, i level design jest randomowy. Znaczy same te wyspy, same te miejscówki wyglądają fantastycznie same w sobie, ale tutaj mam na myśli rozmieszczenie tych wszystkich railsów, To wygląda tak, jakby ta gra potrzebowała jeszcze z 2-3 lata developmentu. Znaczy, wiesz co...
Chyba najbardziej bym narzekał na te wszystkie glitche, bo one są takie trochę denerwujące rzeczywiście, że gdzieś biegniesz do przodu i nagle, wiesz, jakiś obiekt ci wystaje, jakaś ściana ci wystaje przed twarzą i w sumie nie wiesz, co możesz robić, no nie? Ja mam coś takiego, że ta graba powstała, kiedy twórcy, sorry, ci tak wchodzę dzisiaj w słowo, ale ta gra powstała, albo ten pomysł powstał na grę w momencie, kiedy twórcy zobaczyli, tak jak chyba wszyscy, tak? Ostatnią odsłonę The Legend of Zelda Breath of the Wild. No i dokładnie. I poleciał jeden ze scenarzy, my też chcemy taką grę, i wiesz, i zaczęli tworzyć. Ale wiesz co, nie, powiem tak, od strony... To jest tak samo z Pokemonami, no. No Jezu, daj spokój. Znaczy powiem tak, od strony technicznej, no to Sonic leciutko kuleje, no nie? A tam scenariusz to tak jest trochę na doczepkę. Ja mam frajdę wielką rzeczywiście, jak gram w tę grę. Tak, ja nawet nie zwracam już uwagi na to, że jakieś obiekty mi się pojawiają przed oczami. Ja mam jakąś tam frajdę, polubiłem te otwarte przestrzenie, biegać sobie po nich, skakać i walczyć z potężnymi bossami. Jesteś masochistą, naprawdę. Ale nie, naprawdę, serio, okej. Okay. Tak? Ja mogę, nie, serio. Mogę, tak jak mówiłem, mogę psioczyć na to rzeczywiście, że ten level design jest taki troszkę randomowy, ale sama miejscówka, sam pomysł na rozgrywkę naprawdę nie jest głupi. Naprawdę fajnie to zrobiono z takim pomyślunkiem. Myślę, że rzeczywiście, gdyby tak posiedzieli nad tym jeszcze tak z 2 lata, to mógłby naprawdę być coś naprawdę ekstra i zdecydowanie fajniejszego, tak? Nie mam takiej sytuacji, że wiesz, grałem dwie godziny i rzuciłem tego pada w cholerę. Nie, ja już mam na liczniku chyba 10 albo 12 godzin, bo po prostu mam jakąś tam frajdę z tego. Znaczy, ty jesteś też fanem Sonica, tak? Możliwe, że tak. Chociaż nie jestem takim fanatycznym jak fani Pokemonów na nowe Scarlet i Violet, który rozpadał się dosłownie w rękach, ale ludzie mówili, że to jest świetna gra. No nie. Ale wracając jeszcze do Sonica. Do muzyki. Tak, do muzyki, tak. Gra ma swoje życie wady, ale tak jak mówię, gra mi się naprawdę świetnie. I soundtrack jest naprawdę... Odświeżający? Jest takim potężnym odświeżeniem, takim czymś zupełnie nowym. Jakbyś, nie wiem, jakbym zamknął oczy i miał posłuchać tego soundtracku, ja za cholery bym nie wiedział, że to jest Sonic. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że dostaję takie szczególnie upbeatowe... Szczególnie po tytułowej piosence jeszcze. Tak, ja dostaję takie upbeatowe kawałki, tak, że wiesz, pompują ci adrenalinę i tak dalej, ale połowa tego albumu to są takie naprawdę, to są takie ambienty. Przede wszystkim takie delikatne wręcz, takie jak to moja narzeczona powiedziała, że one są nieinwazyjne. No, pamiętam, że oglądała mnie jak grałem w Sonica i byłem na tej drugiej wyspie, na pustyni. Ja akurat biegałem z Sonikiem, ale Ania słucha tej muzyki, która leciała w tle i powiedziała, że jest nieinwazyjna. To jest myślę, idealne słowo, które by opisywało przynajmniej część tego albumu, tak naprawdę. Ale tak, macie nieinwazyjne ambienty, których naprawdę bardzo dobrze się słucha. Zrobili, myślę, fantastyczną robotę. Jeśli odwiedzicie sobie Chrono Island, to jest chyba pierwsza albo druga wyspa w Sonicu i słyszycie te skrzypczyki, które grają w tle. O matko, ja się w nich zakochałem. Naprawdę, to są fantastyczne dźwięki. No ale nie brakuje. Robią muzykę, co mi wysłałeś do łowienia ryb. O tym za chwilkę powiem, ale mnie to będzie denerwowało. Na drugą część albumu składają się takie abitowe, takie bardziej cybernetyczne, elektroniczne dźwięki, które kiedyś można było usłyszeć w starszych Sonicach, ale myślę, że dodano im troszkę więcej powagi. Tak jak w poprzednich Sonicach, no, można było czuć taką troszkę radość, tak w tym przypadku, okej, czujesz, jak pompuje ci adrenalina, a jednocześnie masz wrażenie, że bierzesz udział w czymś naprawdę, naprawdę ważnym. Także w taki sposób chyba mogę rozpatrywać ten soundtrack, ale więcej na ten temat napiszę w recenzji, tak, i może uda mi się to... Widziałeś 6 płyt. Album ma 6 płyt, bo słuchaj, to właśnie to jest najdziwniejsze, to jest najzabawniejsze, że jak odwiedzasz jakąś wyspę, no nie, to nie jest tak, że masz jedną melodię na całą wyspę i z nią po prostu biegasz. To jest tak, że ta wyspa ma chyba
sześć tematów głównych, które mają podobną linię melodyjną, ale na przykład inne instrumenty, inne tempo również grania. No Chrono Island jest, myślę, tego najlepszym przykładem, bo pierwszy utwór jest taki melancholijny, bardzo spokojny. Natomiast szósty czy piąty motyw, no tutaj już skrzypeczki poszły w ruch i je słychać i ja się w nich po prostu zakochałem. Świetne, fantastyczne dźwięki. Także tak, myślę, że to jest takie duże odświeżenie, które było potrzebne Sonicowi. I widać to nie tylko po soundtracku, ale również właśnie po gameplayu, że szukają takiego nowego otwarcia dla marki, dla całej serii. Myślę, że Frontiers się w jakiś tam sposób broni. Oczywiście, tak jak mówiłem, ma jakieś tam swoje wady, ale nie uważam jej za złą grę. Tak, ona jest taka naprawdę dobra, okej, zrobiona. A, jeśli chodzi o ten motyw, który mnie denerwuje i mnie prześladuje. Ja jeszcze zanim powiesz ten motyw, jeszcze tylko chciałem jedną rzecz dodać, bo sam zgodzi się ze mną, że Sonic ogólnie ma ten pewien problem z powrotem troszeczkę na, nie chcę użyć słowa szczyty, bo szczyty to miał swoje już, wiesz, w latach 90., tak? Bardziej mi chodziło o to, że może jest bardziej taką przystępną grą dla wszystkich. Jakby to, mam takie wrażenie. Tak, myślę. I ostatnim takim tytułem był Sonic Mania. Wiesz co, Sonic. W miarę odniosła sukces. Tak, bo Sonic Mania zrobiło coś takiego, że miałeś połączenie tak naprawdę klasyki, czyli tego dwuwymiarowego Sonica z nowoczesnością, z tymi trójwymiarowymi, ale właśnie Sonic Adventures. Najnowszy Sonic również jest takim połączeniem, ale poszli od naprawdę zupełnie innej strony. To również jest platformówka, ale naprawdę musicie wyrzucić z głowy to, że to jest dwuwymiarowy jeż, który lata po jakichś zbudowanych platformach. Oczywiście takie plansze się zdarzają, ale główna rozgrywka odbywa się na tym otwartym świecie, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Ja wiem, że myśmy kiedyś o Soniku rozmawialiśmy, tutaj odsyłamy chyba do obejrzenia tej i odsłuchania audycji, ale wydaje mi się, że chyba taką ostatnią dobrą odsłoną Sonika jeszcze była któraś z części chyba na Dreamcasta bodajże. W miarę jeszcze była taka przystępna produkcja. Ale dobrze, bo się rozgadujemy o Soniku. Pawle, powiedz w kwestii tej piosenki, rybiej piosenki. O co chodzi z rybą? Okay. Jest w Soniku taki moment, kiedy możecie łowić ryby z Big the Cat. To jest jedna z postaci znana fanom Sonika. Ona chyba pierwszy raz pojawiła się, jeśli dobrze pamiętam, w Sonic Adventures. I w trakcie łowienia ryb można usłyszeć taki motyw, taki bardzo spokojny, trochę takie połączenie właśnie chiptuna z elektroniką i tak dalej, ale to, co mnie denerwuje, że ona brzmi bardzo znajomo i nie jestem w stanie, nie wiem, mam jakiś obraz może jakiejś gry, która ma podobną melodię, która ma podobne dźwięki, ale nie jestem w stanie sobie dokładnie przypomnieć, o czym ta gra była, jak się nazywała i tak dalej, ale ta melodia przypomniała mi dźwięki z jakiejś gry, którą powinienem znać, ale nie pamiętam. I mnie to wkurza. Znaczy, pierwotnie myślałem, że to jest z Persony czy coś w tym rodzaju, ale no nie. No po prostu nie. Nie wiem. Jeśli macie okazję przesłuchać album, przesłuchajcie sobie ten kawałek. Czy wrzucimy go tutaj, ten utwór, i w komentarzach może też. Dokładnie, w komentarzach dajcie mi znać, z czym wam się to kojarzy, bo mnie to będzie denerwowało, mnie to dalej denerwuje. Ja to nawet Mariuszowi wysłałem i się go zapytałem, ej, przesłuchaj sobie to i powiedz, z jaką grą ci się kojarzy. I też miałeś z tym duży problem. Znaczy, gdzieś jakbym słyszał tą grę, prawda? Ale nie jestem w stanie. Strasznie głupie. Nie jestem w stanie wyciągnąć. To jest jak coś, ci, którzy nas tylko słuchają, a nie mają dostępu, motyw nazywa się Fishing Vibes. Także błagam, jeśli macie jakiś pomysł, dajcie mi znać. Mam wrażenie, mówię, z jakiejś gry, która miała miejsce, nie wiem, zaledwie kilka lat temu, ale tak mi się po prostu kojarzy. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć i mnie to będzie denerwowało.
Dobra, ja się rozgadałem o Soniku, a jeszcze mam drugi album, który warto, warto przesłuchać. Jest to Bushiden. To jest taki... to jest metroidvania, w której kierujesz samurajem, który ma mechaniczną rękę. No to jest tak w dużym skrócie. Ci opowiadam fabułę, bo znaczy fabułę, Boże, rozgrywkę tak naprawdę. Czyli przemierzasz labirynty i pokonujesz przeciwników i masz takie klimaty, takie bardzo dalekowschodnie, ale jednocześnie zahaczające trochę cyberpunk. I to jest ważne, muzykę do tej gry stworzył Michael Kelly. Człowiek, który wcześniej stworzył muzykę do Valhalla, o której kiedyś wspominałem, nawet recenzja jest na stronie. Także masz klimat rodem z filmów, tak końcówka lat 80., początek 90., masz cyberpunk, masz ambientę, masz elektronikę, czyli wiesz, taki synthwave połączony z klimatami dalekowschodnimi. Idealne połączenie, fantastycznie się to zgrało. Ja w grę jeszcze nie grałem, przyznaję, mam to w planach, ale cały soundtrack przesłuchałem, jest na Bandcampie, więc jak najbardziej wam polecam. Nie jest długi, ma jakieś chyba 30 kawałków, ale naprawdę warte swojej ceny i warto to przesłuchać, jeśli macie tego okazję. Bushiden Original Soundtrack. I ostatnia taka moja polecajka, ale tu będzie bardzo krótko. Z polecajki dam Dwarf Fortress. Okej, ja też dzisiaj miałem o niej powiedzieć, więc, ale to mów. Okej, historia jest taka. Konrad napisał do mnie z taką wiadomość, że hej, słuchaj, mam dla ciebie recenzję tam soundtracku do Dwarf Fortress. Pozdrawiamy Konrada bardzo. Belinę Brzozowskiego, który miał być dzisiaj z nami. Miał być, drajca. I ja sobie tak myślę, kurczę, Dwarf Fortress, poczekaj. Po pierwsze, nie zaklepywało mnie tego tekstu, więc tak nie wiedziałem, co się dzieje. A po drugie, Dwarf Fortress. Coś mi ten tytuł mówi, no nie? I później sobie chwilkę googluję i sobie mówię, okej, to jest ten projekt, który jest wspierany od jakichś, przepraszam, ilu? Ponad 20 lat? 16 chyba. Prawie 20 lat. I niedawno miała swoją premierę, czyli macie już nową grafikę, całą rozgrywkę tak na dobrą sprawę, napisano od nowa, od początku, gra miała niedawno swoją premierę i słuchaj, w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedało się 160 tysięcy egzemplarzy, no nie? Czyli masz potężną grę, która była wspierana przez społeczność, naprawdę ogromne wsparcie, jest trudna, jest skomplikowana, ale naprawdę ludzie siedzą przy nich dniami, godzinami, nie wiem, myślę, że Konrad ma jakieś milion godzin już ograne i powiedział mi coś takiego, żebym posłuchał sobie soundtracku, jak będę szedł na zakupy, bo rzeczywiście akurat szedłem na zakupy, posłuchałem sobie, kurczę, i powiedziałem, kurczę, naprawdę? Serio? To jest, jak on to napisał, jak on to powiedział, że to jest takie muzyczne odkrycie i zaskoczenie tego roku. I myślę, że to są idealne słowa, które opisują ten soundtrack. Ja nie spodziewałem się czegoś takiego usłyszeć w takiej grze. W dodatku wiesz, no masz tytuł, który jest wspierany od prawie 20 lat i zastanawiasz się nad tym, jaki soundtrack chcesz tam usłyszeć. No myślę, że taki bardziej, no nie wiem, pompatyczny, może taki właśnie w klimatach, nie wiem, Władcy Pierścieni albo coś w tym rodzaju, a tu dostajesz coś zupełnie innego. Taki troszkę minimalizm, ale jednak naprawdę ten soundtrack robi robotę. Tak w moim odczuciu. Jeszcze nie mam tego tytułu u siebie na Steamie, a niestety, ale mam za dużo gier do ogrania. Może stety, bo wiesz, byś zniknął. Daj spokój. Wiesz, właśnie się tak śmieję, że patrzymy tak na Konrada, właśnie zaczął grę i tyle go widziałem, więc trochę zaczniemy się martwić, jak przestanie się odzywać. Ale mam w planach w to kiedyś zagrać, ale soundtrack jest naprawdę czymś porządnym. No mówię, Kolejne świetne dzieło, które pojawia się dopiero pod koniec roku i znajdzie się poza jakimiś nominacjami do nagród. No trochę szkoda, no a co zrobisz? Także tyle z moich polecanek.
No, to sorry, że ci się wcinałem, bo już wstęp 20 minut trwa. O, mam matko nadzieję, święta, przepraszam. Drogie słuchaczki, drodzy widzowie i słuchacze, nam wybaczycie. Dobrze, no to ja, okej, to nawiążę już do tego, co Paweł powiedział. Ja też również War Fortress słuchałem Diabiego Simona Sferwera, czyli, no, ja powiem tak, uwielbiam muzyczne niespodzianki, no i jedno z tych tegorocznych, czy z minionego roku, był soundtrack do gry Dwarf Fortress, tak, do której recenzji odsyłamy na stronę. Jak tutaj już powiedział Paweł, po praktycznie niespełna 20 latach tytuł otrzymał zasłużoną oprawę graficzną, bo na początku to był zlepek pikseli. To było ASCII. No i produkcja przy... Tak jest. Produkcja przenosi nas do głębokich jaskiń, gdzie jako ród klasnoludzki zmagamy się z codziennościami naszej egzystencji, by przetrwać kolejne dni. Na próżno tutaj szukać takiej muzyki podniosłej, coś w stylu tolkienowskich filmów Petera Jacksona, ponieważ wszystko rozbija się o brzmienie gitary akustycznej grającej na przemian z pozostałymi instrumentami szarpanymi, a momentami przeplatanymi z dźwiękami natury, które delikatnie okraszają trudne zmagania naszej codzienności. No, piękna muzyka, która wprawi was w dobry nastrój. Zaś drugi album, no i to jest mój kandydat do tego albumu roku 2022, ale to o tym oczywiście za chwilę będziemy z Pawłem rozmawiać, a mianowicie Warhammer 40 000 Dark Tide, Jesper Akyda. No, odległa przyszłość oraz samotność w kosmosie od zawsze była i będzie świetnym pretekstem do stworzenia kolejnej opowieści o kosmicznych komandosach Space Marine ze świata Warhammera 40 000. No, nie inaczej jest w przypadku tej gry, której mroczna historia zainspirowała kompozytora Jespera Kyda do skomponowania, w mojej opinii, jednego z najciekawszych soundtracków minionego roku, czyli roku 2022. Pewnie więcej o samej muzyce niebawem przeczytacie w recenzji na naszej stronie, albo już jest, ale już teraz mogę wam zdradzić, że oprawa muzyczna do Warhammera 40 000 Dark Tide aż epatuje potężną elektroniką spotęgowaną chorołami. Gorąco polecam. Dobrze, Paweł, no to ten długi wstęp, po tym długim wstępie, no to trzeba byłoby naprawdę zakasać te rękawy, no i się zastanowić, no. Czy ty naprawdę zakasałeś rękawy? 2022 rok, jakbyśmy mieli porównywać do 2021, można by powiedzieć, że w niewielkim stopniu chyba troszeczkę bardziej bogatszy, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe i mocno też zbalansowany. Mam takie wrażenie, nie wiem jak ty, Pawle, zanim będziemy wymieniać tutaj swoje takie, powiedzmy, albumy tego minionego roku, czyli 2022, ja mam takie wrażenie, że tam w porównaniu do 2021, czyli dwa lata temu, ten miniony rok był mocno zbalansowany, to znaczy mieliśmy zarówno dużo dobrej niezależnej muzyki, dużo dobrej z tych takich dużych produkcji, gdzie z kolei dwa lata temu troszeczkę było na rzecz, na więcej, na plus, można powiedzieć, dla gier niezależnych. Ja mam takie odczucie. Nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz? Wiesz co, aż mnie zdziwiło, jak ty powiedziałeś, bo myślałem, że będziesz bardziej surowy, bo wiem, jak jesteś marudny, jeśli chodzi o jakiegoś podsumowania. No, jestem surowy. Ja się to muszę rzeczywiście zgodzić, że w porównaniu z 2021 jest naprawdę lepiej. Ale na to złożyło się wiele tak naprawdę czynników. Po pierwsze, 2021 to był jeszcze ten rok pandemiczny, kiedy jeszcze byliśmy troszkę pozamykani w domach, troszkę ograniczeni, trochę mniej tych rzeczywiście gier powychodziło, również jakościowo AAA raczej nie powalały wtedy. Na szczęście były również indyki, które nas bardziej wsparły, jeśli chodzi o jakość muzyki. Natomiast 2022 rzeczywiście jest taki balans, że zdobyliśmy naprawdę dużo. Nie mówię, że to jest ogromna jakaś liczba, ale naprawdę dużo ciekawych, interesujących soundtracków, nie tylko tych od niezależnych producentów, ale od tych studiów AAA.
mimo że no, nie mogliśmy uniknąć również niektórych problemów, które toczyły branżę w tym roku. No, z naszej perspektywy no, największym problemem oczywiście jest to, w jaki sposób te duże studia traktują kompozytorów, tak? I jaki mają problem z wypłacaniem im pieniędzmi, z wypłacaniem pieniędzy Tantien, czy nie wiem, ich rozliczaniem z ich praw do ich własnej muzyki, tak? I tutaj mam na myśli Sarę Schartner i sprawę z Call of Duty Modern Warfare 2, czy z Mickiem Gordonem i jego batalia. Kiedyś trzeba byłoby chyba oddzielny podcast. O Jezus, jak najbardziej, bo to jest epopeja, tak? Mieliśmy zresztą, no, pamiętasz jak to wyglądało, tak? Była jedna wielka odpowiedź, było najpierw wielkie oburzenie fanów na jakość soundtracku, później była odpowiedź od ID Software i od Bethesdy. No i dopiero w 2022, czyli dwa lata już po tej sprawie, odezwał się sam kompozytor i przedstawił tutaj swoje racje. I tutaj mówił m.in. o problemach z zapłatą, o jakichś krótkich deadline'ach itd., itd. Także no, duże studia dalej traktują artystów troszkę niesprawiedliwie, trochę nie fair. Taką siłę bardzo tanią, roboczą. Ale również patrzę na jakość tych gier, bo przyznam szczerze, że jeśli... No wiele pozostawiała też do życzenia. Bardzo wiele pozostawiała do życzenia, bo wiesz, trudno cieszyć się muzyką w grze, jeśli sama gra jest, zaproszeniem do dupy i nie da się w nią po prostu grać. Ja tak miałem na przykład z Dying Light 2, na którego czekałem chyba bardziej niż na Cyberpunka, bo byłem bardzo napalony, ale dostałem grę do ręki i no, raz, że była zepsuta, mocno zepsuta. Tutaj gracz PlayStation 4 się kłania. A ta gra dalej jest miejscami gliczy i buguje, ale też ma taką nieciekawą średnią fabułę. Jakoś tak po godzinie dwóch grania to całe jaranie się tym światem jakoś tak po prostu momentalnie opada. Znaczy to nie była dobra gra. Będę szczery, to nie była gra, na którą czekałem. To wiesz, o samej grze to na pewno szeki, może o samej grze. Dokładnie, ale wiesz, trudno mi było się skupić, bo trudno mi było się skupić na muzyce, która, przyznaję, jest dobra, ale też mnie nie powaliła, ale usłyszałem ją dopiero poza grą tak naprawdę, kiedy posłuchałem sobie albumu jakoś osobno. Ja w samej grze nie mogłem się skupić, bo gra była po prostu zepsuta. Ale takich tytułów było ostatnio naprawdę wiele. I biorę tu pod uwagę takie gry jak Overwatch 2, czy Gotham Knights, czy Saints Row, czy no, ten nieszczęsny Pokémon Violet Scarlet, który jest łatany do tej pory. No ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich problemów, tych wszystkich nieszczęść, tych wszystkich również przejęć, bo to jest też istotne, mieliśmy na początku roku takie naprawdę potężne przejęcia czy informacje o tym, jak jedna firma wchłania drugą. Tak było na przykład z Microsoftem i Activision Blizzard, to też ma jakieś ze sobą dużo wspólnego. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich zawirowań, dostaliśmy naprawdę solidny, taki myślę, pakiecik muzyki, z której możemy nareszcie wybrać taką naszą pulę albumów, które warto przesłuchać i z nich wybrać ten album roku GameMusic.pl. No tak, podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, też Paweł dopowiedział, że jednak ten balans troszeczkę się zmienił w porównaniu do tego roku 2021 i no, z przyczyn jasnych wiadomo, z czego mogło to wynikać, więc jednak jest ten balans między tymi muzyką do gier niezależnych, a do tych powiedzmy wysokobudżetowych produkcji. No dobrze, Paweł, no to trzymając ciebie dalej tak za język, że ja sobie pozwolę, jakie są w takim razie twoje takie powiedzmy
ulubione albumy tego roku 2022? Jakbyś mógł też w kilku słowach powiedzieć, dlaczego te albumy wybrałeś? O Jezu, wiesz co? Ja to mogę co najwyżej w skrócie powiedzieć, jakie są najciekawsze, bo tak jak mówiłem, tych trochę powstało. I też no, my nagrywamy ten odcinek podcastu przed wyborem tych nominacji do albumu roku, także też nie chcę za bardzo, nie wiem, zdradzać. Wiem, to dziwnie, dziwnie zabrzmi, ale jeszcze jestem w trakcie słuchania niektórych soundtracków, także tak to wygląda, więc pewnie będę wybierał... Śmiało możesz zdradzać, ja dzisiaj zdradzę na pewno, nie ma czego się wstydzić. Będę wybierał w ostatniej chwili, jak zwykle. Jeśli chodzi o taki mój krótki, tak jak mówiłem, wybór, no to na pewno na tej mojej shortliście pojawi się wspomniany Sonic. I to w skrócie mogę tylko podsumować, że to jest takie duże odświeżenie, które było potrzebne Sonicowi ewidentnie. I naprawdę ten soundtrack daje radę. Zarówno w grze, bo robi rzeczywiście klimat, ale poza grą myślę spełnia się jeszcze bardziej. Kolejnym takim moim prywatnym wyborem będzie na pewno Xenoblade Chronicles 3. Czyli Mitsuda, okay. Kyoto Ace, Hirometsu zrobili potężny krok do przodu w stosunku do pierwszej, a w szczególności do drugiej części. Myślałem, że po Xenoblade 2 nie powstanie nic lepszego. Przepraszam, pomyliłem się. I kurczę, muszę to jednak powiedzieć. Dobrze, że pojawił się na liście nominacji do The Game, do Game Awards, ale wiem doskonale, że tej nagrody nie dostanie. Znaczy, no, to jest takie poklepywanie, macie Azjaci, żeby nie było, że... Znaczy, myślę, że musieli po prostu wybrać jakąś grę od Nintendo. Wiesz co, tak samo było rok, dwa lata temu, że też musieli jakąś grę od Nintendo dodać, że a dobra, macie. Wydaje mi się, że tak to... No ale Nier, czy Nier to nie było od Nintendo. Nie, to nie było Nintendo. To już idziemy za daleko z tym. Kolejnym takim soundtrackiem, na który należy w sumie zwrócić uwagę, to jest Teenage Mutant Ninja Shredder's Revenge, czyli taki mój powrót do przeszłości, czyli do tych klimatów z Pegasusa, ze SNES-a, kiedy się grało w Żółwie Ninja. Tak, to jest taka jedna wielka nostalgiczna podróż do tych właśnie beztroskich czasów dziecięcych, kiedy się grało z bratem na Pegasusie w Żółwie Ninja i to był najfajniejszy okres w moim życiu. I ten soundtrack to dostarcza właśnie i swoimi melodiami, swoim instrumentarium, którego myślałem, że nie usłyszę nigdy w żadnych kolejnych grach, ale no, mając na uwadze to, że dostaliśmy takie tytuły jak na przykład Streets of Rage 4, no to byłem pełen nadziei, że dostanę coś fajnego i to się sprawdziło. Kolejny album, który myślę troszkę narobił szumu, przynajmniej w redakcji, ale pozytywnego szumu. I tu cię może zaskoczę i pewnie będziesz wiedział dlaczego albo i nie, ale myślę, że na tej liście powinna pojawić się muzyka z Elden Ring. O nie, naprawdę? Okej, trzeba to wyjaśnić. Dobra, toż teraz mnie zaskoczyłeś. Na serio mnie zaskoczyłeś. Dlaczego? Dobra, zaskoczyłem rzeczywiście. To ja nic nie mówię, oddaję głos do studia. Okej, bo ja wielokrotnie mówiłem o tym, że nie byłem, czy nie jestem fanem Souls-like'ów. Uważałem, że te gry są do przegięcia trudne i winny tam jest przede wszystkim kiepski design i również gameplay powtarzalny. Zresztą kolejne gry Souls-like'owe to tak naprawdę Reskin i nowa nazwa i tak się z tego śmiałem. Ale... Uważaj, bo mamy wśród naszych widzów słuchaczy bardzo silne grono. No to maile możecie pisać na Twitterze. Wasz pan słowa. Możecie pisać złowrogie maile i wiadomości na Twitterze. Znaczy mi się też dzisiaj oberwie, tak więc no, ja się już przygotowuję. Ale powiem tak, no, ale nie przerywam. Jakoś po naszej rozmowie z naszymi gośćmi o Castlevanii, kiedy usłyszałem, że Bloodborne jest właśnie takim, no, taki, ma taki klimat castlevaniowy, ja sobie powiedziałem, kurczę, może rzeczywiście spróbuję.
I rozmawiałem z moją koleżanką na ten temat, która jest wielką fanką Souls-like'ów, i powiedziałam coś takiego: okej, okay, Bloodborne rzeczywiście fajny, ale jak naprawdę chcesz zacząć, to zacznij od Elden Ring, no nie? Bo on jest taki... Tak. Tak, bo on jest taki... Niższy próg wejścia. Niższy próg wejścia, dokładnie. No, niższy, tak. Tak, ja sobie powiedziałem, okej, okay, spoko, ale spróbuję pewnie dopiero za kilka lat, bo ta gra miała dopiero co premierę i kosztuje krocie. Ale posłuchałem sobie soundtracku i nie spodziewałem się niczego, tak naprawdę. No i tu znowu bardzo, bardzo się pomyliłem. Myślałem, że to będzie coś takiego, wiesz, że to będzie jeden z tych soundtracków, który gdzieś tam gra w tle i ma mnie po prostu nie odrywać od rozgrywki. Będzie epatować takim monotalizmem. Tak, że będzie, tak. Dokładnie, ale to był, ten album był czymś naprawdę przyjemnym dla moich uszu. Byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Pierwszy raz przesłuchałem chyba soundtrack do gry Souls-like'owej od A do Z. I to mnie chyba najbardziej zaskoczyło. Także naprawdę tej grze dam naprawdę szansę, jeśli chodzi o grę, ale jeśli chodzi o soundtrack, myślę, że ludzie powinni się nim zainteresować. Tutaj akurat muszę powiedzieć, słusznie wybrany do nominacji do Game Awards i nie tylko, bo myślę, że już powoli schodzą kolejne konkursy tego typu i myślę, że Elden Ring będzie się tam pojawiał. Oczywiście wiem, że... Elden Ring praktycznie zgarnie jak już jesteśmy po tym, to już zgarną na pewno wiele nagród. Dokładnie, zgarnie wszystko, co się da, tak naprawdę, ale myślę, że za sam tak, gdyby dostał. Pozamiata. Nawet bym się nie obraził, jeśli mamy być szczery. Kolejny taki tytułem to jest Triangle Strategy, czyli Akira Senju z... Czekaj, muzycznie? Tak. Okej, okay. Ja niestety się nie wypowiem, bo nie słuchałem soundtracku. Akira Senju, właśnie Akira Senju to jest człowiek, który jest znany z muzyki do anime. Co już powinno dawać jakąś tam wskazówkę, że może to nie będzie to, ale gość odpowiada za ścieżkę dźwiękową do Full Metal Alchemist Brotherhood, czyli mojego all time favorite anime, więc tym bardziej dostał ode mnie znaczek jakości. Już na dzień dobry dostał ode mnie znaczek jakości, chociaż tutaj się trochę obawiałem, bo pamiętam odegranie Bravely Default z muzyki z Bravely Default przez Tokyo City Philharmonic Orchestra. I ja wtedy tak powiedziałem, kurczę, czy stworzę coś, co to przebije? Myślę, że coś takiego udało się zrobić. Ten album w takich różnych momentach tak ujawnia takie swoje zamiłowanie kompozytora do muzyki klasycznej, szczególnie do tej z epoki romantyzmu. Ale słuchać, że ten album uwielbia muzykę klasyczną, instrumenty klasyczne i tak dalej, ale w pewien sposób wyróżnia się na tle właśnie takich podobnych gier. Nie wiem, nawet w Bravely Default słyszeliśmy takie bardziej skoczne melodie, takie trochę bardziej przygodowe. Triangle Strategy to jest prawdziwie dojrzały album, dostarczając naprawdę dojrzałą muzykę, której próżno szukać w jakichkolwiek grach tego typu, co było dla mnie dużym, potężnym wręcz zaskoczeniem. Także tutaj ode mnie jak najbardziej znaczek jakości zasłużony, ale jeszcze będę się zastanawiał, czy rzeczywiście ją wrzucić gdzieś w topce mojej listy. Kolejny taki tytuł to jest Cult of the Lamb. Tak. Więc wygląda na sympatyczną, chociaż troszkę inaczej. Wygląda na sympatyczną grę, ale ma... Sympatyczną to... To tak, tak. Górnolotnie powiedziane. Ale tak, tu trzeba po prostu uważać. Więc
Ale jeśli chodzi o sam soundtrack, myślałem, że dostanę coś takiego, nie wiem jak to nazwać, może coś w rodzaju Diablo? Takiego... Myślałem, że to będzie roguelike taki. Tak, że to będzie taki roguelike, że to będzie muzyka będzie w takim właśnie stylu roguelike'owym, takim trochę eerie, trochę niepokojącym, ale koniec końców w twórczości kompozytora dostaliśmy takie klimaty z dzieciństwa. Właśnie autorem muzyki jest Naraya Johnson. Mam nadzieję, że dobrze... Narayana Johnson. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem imię i nazwisko. I często odnosi się tam do swojego dzieciństwa i kiedy spędzał bardzo blisko natury. I to słychać rzeczywiście. Przynajmniej na samym początku, że masz takie klimaty takie z takiego małego miasteczka, z takiej małej wioski, jakaś tam nuta elektroniki również się pojawia i później dostajemy skopa w twarz takim mroczniejszym, czasem nie wiem, bardziej upiornym klimatem i on się po prostu z niego wylewa i ta perkusja jest taka bardziej niespokojna, nie wiem, mam tam jakieś elementy dubstepu. Ta muzyka jest nastrojowa od A do Z. I bardzo, bardzo niepozorna gra, ale posiada soundtrack, którego byście pewnie nie spodziewali się go tam usłyszeć. O, w taki sposób chyba bym mogę to powiedzieć. O Jezu, nie zrobiłem coś jeszcze. Nie zrobiłem sobie notatek i to jest mój błąd, a powinienem był to zrobić, ale spróbuję to jeszcze z głowy wyciągnąć. O, wiem. Oli Oli World. Okej. Okay. Mhm, czyli no taki, to jest też taki niepozorny tytuł. Bardzo niepozorny, kolorowy, bardzo szybki, więc musicie bardzo szybko reagować, bo trzeba przejechać na swojej deskorolce z punktu A do punktu B, no i przy okazji omijać wszystkie zakręty, wigibasy, przeszkody i nie tylko, także no, trzeba się bardzo, ale to bardzo skupić przy tym tytule. Natomiast soundtrack jest takim miksem takiej elektroniki z taką grą, z takimi klimatami gry również przygodowej. Czyli nie masz takiego upbeatu, takiego mocnego, jak nie wiem, w przypadku starych Soników, jak już przy Soniku byliśmy, ale dostarcza coś takiego, co pozwala skupić się na jeżdżeniu na deskorolce właśnie w takim dużym pędzie. To nie jest oczywiście Tony Hawk Pro Skater, więc nie spodziewacie się tam rapsów czy jakiegoś potężnego rocka. Ja bym powiedział, że to jest coś zdecydowanie luźniejszego, ale też posiada taki swój szybki rytm. I zastanawiam się, czy coś jeszcze? Jestem ciekawy, bo to, co teraz powiedziałeś, to w większości wymieniłeś muzykę z tytułów niezależnych. Dobrze. Znaczy powiem tak. Czy co, żadna jakaś duża produkcja ciebie nie porwała w tym roku? Znaczy Elden Ring w sumie jest taką dużą produkcją. Okay. No wiesz, mógłbym jeszcze wymienić Valkyrie Elysium od Sakuraby, bo i dlaczego nie? A premiera była w październiku, ale tak słucham tego soundtracku i tak się zastanawiam, bo to jest... Stąpasz po cienkim lodzie. Wiem bardzo, ale ja uwielbiam, kocham Sakurabę, ale mój Boże, no, człowieku... Kto nie lubi, ale kurczę, on się tak powtarza. Tak, właśnie to jest ten problem. Dobra, nie będę... Ja mam problem z takimi dużymi kompozytorami. Tak, że oni dostają masę nagród, ale w sumie kuźwa cały czas tworzą w kółko to samo. Kocham, uwielbiam Motoi Sakurabę, ale dostałem Valkyrie z jednej strony, a z drugiej strony nowy Tales of. Okej, dobra, nowy Tales of jeszcze się tam broni. W sumie większością kawałków, które są troszkę bardziej stanowane w przeciwieństwie do tego, co było w poprzednich odsłonach. Ale jak sobie puścicie na przykład motyw bitewny, no to włącza wam się ta lampka pod tytułem Battenkai, to jest albo coś w tym rodzaju, nie? No jest jeszcze ten Tactics Ogre Reborn,
tylko ja mam problem, czy go zaliczać do nowych soundtracków, czy do starych. No i wiesz co, no to jest odrestaurowana muzyka, nic tutaj... Znaczy, ja mu powiem tak, Tactics Ox ma naprawdę zajebistą muzykę, ale no again, czy go wrzucać na listę? Jestem tak samo mniej więcej rozdarty, tak jak to było w przypadku remake'u Final Fantasy VII, no nie? Ale mimo wszystko koniec końców siódemka dostała ode mnie nominację, bo why not? Bo mimo wszystko jakąś tam nową muzykę dostaliśmy. No tutaj dostaliśmy raczej taką odnowioną wersję tego, co już słyszeliśmy wcześniej. Boże, zapomniałem, jeszcze jest Star Ocean, The Divine Force, również od Sakuraby, ale no again, kurczę, no dostaliśmy znowu to samo. Czy naprawdę chcesz dostać jakieś bongi? No? Szczerze? Nie byłbym z sobą tak naprawdę, ale no bądźmy szczerzy, no zadbajmy o jakąś jakość. Właśnie ty podkreśliłeś to, że rzeczywiście, czy nie, że wybrałem głównie indyki, a nie tripleje. No i jest, tak jak mówiłem na początku, no jest kilka takich na początku i zresztą i w wielu, wielu innych naszych rozmowach i nawet w tekstach na Game Music, że ta muzyka do AAA-ów, no mam wrażenie, że ona się w ogóle nie rozwija, że w kółku dostajesz to samo do licha ciężkiego, no nie? No, są jakieś tam wyjątki, faktem, ale... Może nawet nie tyle co to samo, ale stara się upodobniać troszeczkę do muzyki filmowej. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Ja też nie mówię, że to jest coś złego. Powiedzmy sobie szczerze, muzyka filmowa gdzieś tam w pewnym momencie stanęła w miejscu. Ja też nie mówię, że to jest coś złego, że fajnie, okej, okay, zajebiście. Muzyka taka, no już w cudzysłowie to powiem, filmowa w grach wideo, jak najbardziej zajebiście, no, tylko kurczę, no jednak mimo wszystko fajnie by było usłyszeć coś nowego, coś świeżego, coś fajnego. Czas jakiś temu na Game Music napisałem tekst o tym, że no, dobrze by było, gdyby na Game Awards pojawiły się jakieś inne nazwiska, inne tytuły, świeże nazwiska przede wszystkim kompozytorów. Więc używa jest tyle znakomitych artystów, którzy pracują nad indykami, ale ich cały czas się omija. I na tej liście, ale to też na jest tej problem, liście, na tej liście cały czas dostajesz te same mordy, te same nazwiska i to się po prostu robi męczące. Co oni takiego no, nowego zrobili do licha ciężkiego? Pawle, ale to się też sprowadza do tego... Kto jest zarządza tym wszystkim? Kto wybiera? Ale nie masz pojęcia to właśnie. No, bardzo to jest... trudny, właśnie złożony temat, bo założę się, że większość osób to kompletnie nie gra, nawet gry tylko patrzy na Steama, co się najlepiej sprzedaje, no, bo tam. Ale to jest jedna sprawa. To jest jedna sprawa. To, że ta muzyka się nie rozwija, to jest no, z jakimiś tam wyjątkami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że AAA mają ostatnio jakiś taki duży kryzys tożsamości. No i podobnie jak z muzyką, upodobniają się do siebie samych i dostajemy w kółko też to samo, no nie? Niby mówią, że o Jezu, jaka zajebista grafika, no nie? O Jezu, jak fajnie będzie się w to grało. A ja tak patrzę na te tytuły i sobie mówię, serio? Cały czas dostaję... No, w kółko te same momenty, te same gry, te same tropy i tak, okej, ja mogę w to zagrać, tak? Ja w, nie wiem, w nową Zeldę oczywiście zagram, tak? Xenoblade, zajebisty. Ale jednak, żeby wyłowić właśnie spośród tych klonów coś, co naprawdę warto by było polecić, jest no raczej, nie wiem, w moim przynajmniej odczuciu jest tego niewiele. No, kolejna rzecz jest... W tym roku to ty przejąłeś rolę narzekania. No taka jest prawda, no. Ujmę tak. A trzecim takim wyznacznikiem jest cena. Bo, no, przykro mi, ale powolutku zbliżamy się do... Czy już nawet dotarliśmy do takiego punktu, kiedy za gry takie naprawdę z dużej półki no płacimy już 300 zł, a nawet więcej. I to się robi tak już problematyczne. A z drugiej strony dostajesz... masz indyka, za którego zapłacisz, nie wiem, 100 do 200 zł, więc to już jest jakiś taki, wiesz, znak, że wiesz, za cenę jednego AAA dostajesz na przykład 3 zajebiste małe gierki, no nie? Może nie powalają aż tak fotograficzną grafiką, realizmem i tak dalej, ale no mimo wszystko robią robotę, no nie?
Plus jeszcze cały czas powstają te nowe indyki. Patrzę na to showcase'y, na przykład do Unreal Engine, Unity, czy na przykład, nie wiem, Godot Engine. Te showcase'y gier tworzone przez, nie wiem, malutkie studia albo przez zapaleńców. I trudno mi było znaleźć taki tytuł, który, nie wiem, byłby podobny do czegokolwiek innego, tak? W przypadku soundtracku jest mniej więcej to samo, że trudno mi znaleźć, oczywiście kompozytorzy w jakiś sposób inspirują się twórczością swoich idoli, czy to ze wczesnego dzieciństwa, czy tych, którzy dalej funkcjonują na rynku, tak? Ale mimo wszystko dalej eksperymentują, bawią się i szukają takiej swojej nowej drogi. I przy tym również tworzą zupełnie nową, świeżą i słuchalną muzykę. Także. Panie, także taki, się także, dzisiaj rozgadałeś. Trochę mogę, kurczę. Dobrze, no, mam podsumować rok, to go podsumowuję. Także no, w dużym skrócie, no, naprawdę nie powinno to dziwić, że tak powolutko odchodzę do tych AAA-ów, no bo tam. No, raczej już nic takiego nowego ani fajnego chyba nie znajdę, chyba że naprawdę ktoś mnie zaskoczy, no nie? Oczywiście będziemy mówić później o tytułach, na które czekamy w 2023 roku, i pewnie jakieś takie duże tytuły się pojawią, ale no będzie ich, nie wiem, mogę je policzyć na palcach jednej ręki, tak na dobrą sprawę. No, a w przypadku indyków mam takie wrażenie, że cały czas coś nowego powstaje i jestem co miesiąc zaskakiwany, tak? Pamiętasz taki tytuł Golf Club Wasteland? Tak. Ja plułem sobie w brodę za to, że nie usłyszałem tego soundtracku rok wcześniej, no nie? Czyli kiedy miało na przykład premierę. I wtedy dostałby ode mnie nominację jak nic, no nie? No ale ten tytuł odkryłem z jakimś takim naprawdę potężnym opóźnieniem, chyba właśnie rok później. Przesłuchałem sobie soundtrack i sobie powiedziałem, kurczę, to byłby dla mnie album roku, no nie? No ale taka prawda, no takie, o takich grach raczej głośno się nie mówi, raczej nie są zbyt promowane, no bo no, to jest cena nieposiadania wydawcy i kasy na marketing. No nic nie zrobimy, my musimy takie perełki po prostu sami wyławiać. No i też między innymi powstał ten podcast i też wiele artykułów, publikacji na stronie. Chciałbyś jeszcze, Pawle, coś dodać ze swoich takich ulubionych? Ja muszę się czegoś napić, bo się rozgadałem i mam wrażenie, że w którymś momencie nie wiedziałem, co mówię. Ja tak mam, że jak... Włączyłeś autopilota. Tak, włączyłem autopilota. Mam właśnie takie wrażenie, że coś mówiłem i później tracę wątek i okej, dobra, jedziemy, YOLO, niech się dzieje. Ale mam nadzieję, że sens został zachowany. No sens jest taki, że będzie wychodziło coraz więcej indyczków. AAA spoko, będziemy trzymać dalej rękę na pulsie, ale myślę, że coraz więcej powinniśmy robić taki duży przesiew. Znaczy, prawda jest też taka, że będzie zawsze więcej indyków, bo one są najłatwiejsze w produkcji. O Jezu, jakbyś to powiedział jakiemuś devowi, że indyka łatwiej zrobić, o Jezu. Słuchaj, no do dużych produkcji. No jest różnica, fakt faktem. No jest, chodzi mi właśnie, łatwiej, jest dużo na pewno ułatwień w porównaniu do produkcji w jakiejś większej produkcji, tak? I są jakieś utrudnienia, tak? Dużo rzeczy wspólnych, tak? Cech, tak? Na przykład ten cały proces produkcji. Na pewno te duże tytuły mają łatwiej, bo mają tam, powiedzmy, wydawcę już od razu, albo sami są wydawcami, gorzej z tymi mniejszymi produkcjami, ale to o tym może kiedyś podcast nagramy. Dobrze, Pawle, no to ty zwilż swoje usta, a ja postaram się w kilku słowach, bo już trochę czasu minęło, ale tak jak Paweł powiedział, no podsumujemy, kłaniamy się. Podsumowujemy rok 2022, no to też troszeczkę musimy powiedzieć wam, musimy trochę ponarzekać, jakieś dygresji zrobić, tak więc mam nadzieję, że jeszcze dotrwaliście do tej chwili. Dobrze, no to ja
tak jak mówię, ja postaram się w kilku słowach opowiedzieć o swoich wyborach. No, w moim odczuciu, tak jak już powiedziałem, ten biegły rok był bardzo zbalansowany pod kątem muzycznym, jeżeli chodzi o produkcję niezależną i produkcję te takie troszeczkę z większej półki. Na samym początku 2022 roku pojawiła się taka gra jak Sifu i muszę przyznać, że mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła pod kątem oczywiście całej rozgrywki. Gdzieś tam mam poniekąd w planach sobie tą grę ograć. No ale muzyka Huego Li, bardzo znanego w stronach tego Dalekiego Wschodu, a szczególnie w Chinach, znany klubowy artysta, no można by powiedzieć, że w sposób taki nieoczywisty oddał nastrój panujący w grze. Nie jest to John Wick i zupełnie inaczej się tego słucha w porównaniu tego, jakby sobie można było wyobrazić muzykę do Mordoklepki, tak? Muzyka jest ogromnie taka, powiedzmy, dynamiczna, ma swoją atmosferę, ale też nie jest jakby dla każdego. To jest dosyć bardzo specyficzna muzyka elektroniczna i powiedział, że momentami nawet zakrapia o takie mocne, wysokie dźwięki, które mogą pierwszego lepszego słuchacza też zniechęcić. Znaczy, niemniej trochę podrażniają jednak, rzeczywiście. Tak, sam próbowałem przesłuchać i też miałem z tym lekki problem. Tak. Jest dosyć specyficzna, ale w grze spełnia swoją rolę i to jest najważniejsze. Poza grą, no to już tak mówię, kto jak woli taką muzykę. Tak więc w pierwszą taką pozycję to jest Sifu. Z kolei, uwielbiam ten album. Risk of Rain 2, Survivors the Void. Chris Christodoulou. Mam nadzieję, że jego nazwisko dobrze wymawiam. Liczę na to, że się spotkamy, się go spytam, jak się poprawnie wymawia jego nazwisko. Nasz zaprzyjaźniony Greg, bo też miał okazję prowadzić panel i też napisał do naszego magazynu i też na stronę artykuł. Muzyka do Rise of Rain to jest wszystko, co najlepsze może być w muzyce do gier, jeżeli chodzi o rock progresywny. To jest w ogóle fan tego brzmienia gitar i powiem, to co on zrobił w drugiej odsłonie Rise of Rain, to jest coś pięknego, naprawdę. Jakby można było to lepiej jeszcze wam powiedzieć, bo teraz może za bardzo ogólnikowo mówię, ale powiem tak, jeżeli sobie cenicie bardzo taką muzykę, takie troszeczkę mocne brzmienia, cenicie sobie dużo zespołów z pogranicza rocka progresywnego, chociażby, nie wiem, Dream Theater, no to powiem tak, będziecie się czuli jak w domu, tak więc to jest album, któremu daje znak jakości świetny. Natomiast na ten album też bardzo czekałem, a mianowicie Cuphead, The Delicious Last Course Christophera Madigana. Okej, zapomniałem, matko, taki wstyd, to jest... nie wymieniłem. Ale tak to jest, tak się nie robi notatek, przepraszam. Ale słuchaj, ja zrobiłem to, zawsze się możesz doczepić. To jest soundtrack, który z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest bardziej pomysłowy niż od swojego pierwowzoru, czyli od tej pierwszej części. Rozwinięte pomysły, które zapoczątkował w pierwszej części Cupheada Christopher. No i wiele ciekawszych jakichś takich pomysłów, jaką stronę poprowadził. Już to jest taki dalej big band, to jest taki dalej taki jazz, który już pokochaliśmy w pierwszej odsłonie Cupheada. I naprawdę, jeżeli szukacie czegoś bardzo rytmicznego do tańca i ogólnie jeżeli lubicie też platformowe, trudne tytuły, no to jest dobra gra i zarówno ścieżka dźwiękowa. To jest pozycja, która mnie zainteresowała od razu, jak zobaczyłem ją w tamtym roku, w sensie 2 lata temu na The Game Awards, a mianowicie Roller Drum.
Electric Dragon zespół. Sama gra bardzo się opiera troszeczkę na takiej tematyce lat 80. filmów klasy B, polegającej na tym, że wcielamy się postać, która zostaje zrzucona w wir na scenę, gdzie na rolkach musi po prostu przeżyć, tak, łapając broń palną, no i do tej muzyki, brzmienie tej muzyki to jest też takie bardzo mocne elektro-techno, też nawiązujące troszeczkę do ery lat 80., taka dyskotekowa momentami też muzyka, więc jeżeli też cenicie sobie taki gatunek muzyczny, to ja tutaj serdecznie Wam bardzo polecam tą ścieżkę dźwiękową. A no a kolejny album to jest Shovel Knight Dick Jake'a Kaufmana. Ja o tym albumie już trochę mówiłem i pisałem, ale no, kompozytor to jest naprawdę, Jake Kaufman to jest kompozytor do nieokiełznania, tak? Raz jeszcze powrócił w sadze o tym walecznym rycerzu, no i ze swoją wierną łopatą. No i Kaufman wielokrotnie, sądzę, że też udowadniał, że nikt inny, on jak nikt inny rozumie, o co chodzi w muzyce do gier przywodzące na myśl koniec lat 80., tak? Jego styl to jest taki nostalgiczny powrót do produkcji z naszego dzieciństwa, ale również ujarzmienie dźwięków, tak, by wpasował się również w dzisiejsze realia. No zatem jeżeli naprawdę jesteście sympatykami poprzednich odsłon Shovel Knighta, to zapewniam Wam, że no, poczujecie się tutaj jak w domu. Kolejna pozycja, no to już Paweł dzisiaj o niej mówił, ja się też podpisuję, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge, T-Loops i wielu, wielu innych artystów, którzy się pojawili, w tym też również artyści z formacji Wu-Tang Clan. Ja szczególnie bardziej sobie cenię te piosenki niż samą ścieżkę dźwiękową, chociaż ona też, że tak powiem, powoduje u mnie szybsze bicie serca, bo to jest taka trochę nostalgia przez duże N. I powiem tak, że no, nawiązuje do tego, co byliśmy przyzwyczajeni z tych czasów i salonów arcade'owych, tak więc naprawdę świetna ścieżka, dziękuję, myślę, że daje, że tutaj dużo już więcej nie ma do powiedzenia. No i mój taki faworyt. Nie wiem, czy jak słuchacie tego odcinka, audycji, czy już się pojawiły nasze nominacje na stronie, czy już się pojawił album roku, no ale taką pierwszym moim wyborem, no to powiem szczerze, że będzie Warhammer 40 000 Darktide. I powiem tak, że ten album się pojawił jak grom z jasnego nieba. Kompletnie nie miałem zielonego pojęcia o tej ścieżce, dziękuję. Do czasu, kiedy Jesper kiedy udostępnił, podzielił się tą muzyką, ja od razu się zakochałem. No to jest wszystko, o czym już dzisiaj oczywiście powiedziałem, ale ona mi bardzo pachnie muzyką z najlepszych czasów Kyda, czyli do Hitmana i do pierwszych dwóch odsłon Assassina. O, a tam to jest wszystko, ciekawe, co... bardzo. Tak, to jest wszystko, za co kochamy Kyda. Tak więc ja naprawdę, jeżeli cenicie sobie muzykę do Hitmana, no to koniecznie musicie tą ścieżkę dźwiękową przysłać. Dobrze, Paweł, no a co nas rozczarowało? Masz coś, co cię rozczarowało w minionym roku? Chwilę gadaliśmy przed podcastem i powiedziałem, że będę miał z tym wielki problem, żeby to wyjaśnić. Ale chyba po części wyjawiłem takie moje rozczarowania już na samym początku. To znaczy to, że tak jak mówiliśmy, że dostaliśmy taką wyrównaną walkę między dużymi tymi tytułami a indykami i dostaliśmy naprawdę dużo fajnego materiału do przesłuchania. Ale nadal mimo wszystko, jeśli chodzi o AAA, mam ten problem ze znalezieniem czegoś takiego, co by mnie wybiło w ziemię, i wciąż jest tego niewiele tak naprawdę. Więc to jest to, co ty zauważyłeś tak naprawdę, że nadal przychylam się ku indykom, gdzie mogę znaleźć nowe, fajne dźwięki, natomiast w przypadku AAA-ów, no to tak, albo nie dostaję nic nowego, albo dostaję coś, co mógłbym uznać za ok, ale z drugiej strony no, sama gra
nie pozwala mi tak naprawdę odczuć ich tych emocji. No ten przykład nieszczęsny z Daylight 2, o którym już wspomniałem, czyli muzyka byłaby nawet spoko, gdyby nie to, że po prostu nie daje się słuchać samej grze, bo ja się bardziej skupiam na tym, że moja postać wylatuje zza mapy albo ginie w ścianie, tak? I to jest tak naprawdę jeden wielki problem. Czyli Dying Light może... Jezus, tak. Myślę, że Dying Light 2 jest właśnie takim zawodem, że mówię, może by ten soundtrack byłby okej, okay, byłby może nawet spoko, ale no jednak nie. Szanuję bardzo ludzi z Techlandu, ale coś poszło nie tak, coś się ewidentnie zepsuło. Takim kolejnym moim zawodem to są kolejne Pokémony. Pod kątem muzycznym? Tak, pod kątem muzycznym. Znaczy, ja mam z Pokémonami taki problem, że od jakiegoś czasu Game Freak chyba nie ma bladego pojęcia, co chce stworzyć. To znaczy, cały czas mielą te same pomysły, te same projekty, te same tak naprawdę gry, które są przestarzałe pod każdym kątem, nie tylko pod kątem graficznym, nie tylko pod kątem gameplayowym, ale również muzycznym. Bo wiesz, słucham sobie tej w grze chociażby, tej muzyki do tej najnowszej odsłony. No i również to nie jest może coś, co by mnie jakoś tak szczególnie poruszyło. Znaczy myśmy chyba w jednym odcinku podcastu rozmawialiśmy o tym, że ta muzyka z Pokémonów gdzieś w pewnym momencie się zatrzymała. I brakuje chyba trochę świeżej krwi. Ale Toby Fox pisał podobno muzykę do tego... No ja nie wiem, może ja nie usłyszałem go, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, niech mi Toby Fox zaznaczy, który utwór jest jego, to może zmienię zdanie, ale nie wiem, jego ręki ja tam w ogóle nie słyszę, o, w taki sposób. Mówię, ja z tą grą mam taki problem, że może byłoby spoko, fajne właśnie na takie, wiesz, weekendowe granie, ale tak, żeby się nią jarać, to tak średniowo by było. Kolejnym takim moim zawodem, no i tutaj trochę mnie serce boli, ale jednak muszę to powiedzieć, jest Kangur Kao. Say what? Z muzyką Patryka z Cyrilem. Patryku, bardzo, bardzo serdecznie cię przepraszam. Ja cię bardzo lubię, szanuję, uwielbiam. Ale właśnie... Kurczę, mam takie dziwne wrażenie, że ta gra jest... niedokończona? Chyba to jest odpowiednie słowo, jakie... Budżet. Ja myślę, że też tutaj budżet... Możliwe, że tak. Możliwe, że trochę budżet... Miał duży wpływ. Budżet miał trochę wpływ. Że ta gra jest taka niedokończona i również słychać to w muzyce. No, mam takie wrażenie, że czegoś tam po prostu brakuje. To nie chodzi o talent Patryka, broń Boże, tak? Bo wykonał dobrą robotę, tak? Przynajmniej na tyle, ile mógł sobie pozwolić, tak? Sama muzyka klimatem, okej, okay, przypomina rzeczywiście tego starego Kangurka, w jakiś sposób też odnosi się do tych nowszych platformerów. Ale nie wiem, ja nie czuję w niej takiej magii. O, może w ten sposób. Która towarzyszyła Kangurkowi Kao. Nie czuję tej magii, nie czuję tych dźwięków i no, po prostu jakoś tak nie wiem. Tak jak mówię, Patryk, zrobiłeś dobrą robotę, bardzo dobrą robotę wręcz, ale widać, że podskórnie coś nie poszło. Coś poszło nie tak, czegoś tam zabrakło. Nic nie poradzimy. No, prawdopodobnie taki był materiał i już nic więcej nie mógł takiego zrobić. Także jeśli chodzi o takie moje zawody, no to myślę, że to jest takie, one są chyba najważniejsze. Myślę, że jeszcze jakieś by mi się pojawiły w głowie, ale myślę, że te są takie najważniejsze, największe, które jestem w stanie wymienić również prosto z głowy. Tak, wiesz, po prostu.
No dobrze, no to ja mam trzy takie rozczarowania. Od razu może się usprawiedliwię. To nie jest tak, że uważam tę muzykę do tych gier, że ona jest, nie wiem, przeciętna, kiepska. Uważam, że ona... powiem tak, otarła się o to, żeby była naprawdę czymś dużym. To znaczy sam pomysł na tą muzykę jest, powiedziałbym, nawet bardzo dobry, ale coś w niej zabrakło, żeby ona utknęła, albo to, tak jak mówię, to są moje własne odczucia, żeby spowodowała, żebym dłużej chciał z nią zostać trochę. Nie jest tak, że mi też w jakiś sposób przeszkadza, ale otarła się naprawdę o coś naprawdę pięknego, coś, co mogłoby, można by ująć, że ta muzyka mogłaby mieć jakiś wpływ na to, jak produkcje z o podobnej, nie wiem, tematyce albo gatunku mogły później czerpać garściami z tych produkcji. Tak więc pierwszą taką grą to jest Elden Ring. Tsukasa Saito, Shoji Miyazawa, Yoshimi Kudo, Yuki Katemuri i Taimo. Wiem, to jest bardzo kontrowersyjne, bo temat główny jest chyba od czasów, nie wiem, Bloodborne, jednym z najbardziej teraz chyba rozpoznawalnych. I to jest właśnie problem, słowo kluczowe Bloodborne. Jeżeli Elden Ringa postawimy obok Bloodborne'a i postawimy obok wszystkich gier soulsowych, to niestety Elden Ring odpada dosłownie. Dalej, to jest właśnie problem, mam wrażenie, w gier From Software, że Bloodborne przyniósł bardzo dużo świeżości ze względu na różnorodność tego zespołu, jaki tam był. Ja nie mówię, że ci kompozytorzy, którzy pisali muzykę do Elden Ring, nie mają talentu albo nie wiedzą za bardzo, w jaką stronę poprowadzić muzykę, bo prawda jest taka, że jeżeli jesteś kompozer in-house, bo ja uważam, że ci kompozytorzy to są chyba bodajże in-house, oni nie są freelancerami, no to mają od góry praktycznie w dużym stopniu już narzucone, w jaką stronę tą muzykę poprowadzić. Czyli po prostu chcesz powiedzieć, że Bloodborne równa się Elden Ring? Nie, chcę powiedzieć, że Bloodborne to jest najlepsza jak dotąd ze świata Soulsów, ścieżka dźwiękowa, ponieważ tam był bardzo różnorodny team kompozytorów, bo był, wiadomo, Chris Walasko i też jakby głównym kompozytorem nie był nikt z dalekiej Azji i ani z Japonii nie był. I w przypadku Elden Ringa ja mam ten problem, że ta muzyka momentami za bardzo do siebie jest podobna, jest w ogóle bardzo schowana, co dziwo to jest zaskakujące, no bo jesteśmy w otwartym świecie. Ja mam w Elden Ringu przegrane jakieś 60 godzin, praktycznie jestem w 3/4 gry. Musiałem sobie w pewnym momencie zrobić przerwę, bo to jest gra na rok, naprawdę. Jeżeli chce się odkryć, bawić się w tą grę i czerpać z niej przyjemność, to trzeba przynajmniej ten rok spędzić, albo nie wiem, pół roku, albo w ogóle nie grać w inne gry, tylko się skupić na jej. Ale żeby tutaj za bardzo nie być głosowny, tak jak mówię, no zabrakło mi troszeczkę tej różnorodności. Ja wiem, że to jest takie może już bardzo popularne słowo, ale faktycznie czegoś mi zabrakło, czegoś bardziej takiego odważnego momentami, że to za bardzo mi przypomina to, co już wcześniej słyszałem od tych kompozytorów. Spodziewałem się i też rozmawialiśmy o tym z naszymi gośćmi w odcinku audycji o Dark Soulsa. Spodziewałem się, że jednak troszeczkę będzie może nawiązania do jakichś nordyckich tych stylistyką, klimatów, no tak jak mamy chociażby God of War, tak? Dalej mi brakuje bardziej jakichś takich solowych wokalistów, jakieś powiedzmy takie piosenki, no wszystko niby jest takie monumentalne, to wszystko się zgadza na papierze, ale poza grą mam wrażenie, że osoba, która by nie znała kompletnej tej gry, bardzo by się szybko znudziła tą muzyką. Tak więc to jest moje pierwsze rozczarowanie. Drugim jest Dying Light 2 Stay Human, Oliviera Derivier. Bardzo sobie cenię podejście Oliviera do muzyki, jaką robi. On zawsze stara się o jeden krok dalej postawić kwestię
komponowania, pisania muzyki i poniekąd mu się to udało w Dying Light 2, ale powiem szczerze, że jakbym miał postawić, i to nie przemawia przeze mnie patriotyzm, jakbym miał postawić między pierwszą częścią Dying Lighta a drugą, to ja dalej jednak bardziej cenię sobie muzykę Pawła Błaszczaka i wynika może z tego, że Oliwier za bardzo chciał zrobić i zrobił interaktywną muzykę. Ona jest taka, powiedzmy, bardzo nastawiona, jest bardzo zespojona z obrazem. I kiedy nie grało się w grę w Dying Lighta, to i się słucha tą muzykę, to widać, że ona jest dosłownie skomponowana pod obraz. Ona jako samodzielne takie dzieło, oprócz tam chyba jeden czy dwóch utworów, w tym temat główny, który jest fantastyczny, powiem szczerze, nawet nawiązuje trochę do pracy Pawła Błaszczaka, to jednak odnoszę takie wrażenie, że zabrakło mi takiego bardziej podejścia, które by mogło nastawiać do słuchania muzyki trochę poza grą. Nie jest to jakiś wielki, duży minus, ale jak się słucha tej muzyki i się nie grało w tą grę, to ma się takie wrażenie, jakby o czym się nie wiedziało. To znaczy, nie widzisz tych obrazów, a ja mam takie wrażenie, ja mam czasami wrażenie, że takim dużym plusem, kiedy się nie gra w dane gry, a wcześniej się usłyszy tą ścieżkę dźwiękową, to człowiek sobie jest w stanie dopowiedzieć pewne rzeczy. A to jest dla mnie zaskoczenie, bo ty mówisz, że ta muzyka dobrze się słucha w grze niż poza nią. Ja tutaj miałem raczej na odwrót, że... Odwrotnie, tak, że... Znaczy, okay. Nie zachwyciła mnie fakt faktem, ale mogę jej dać taki kciuk w górę, że jest spoko. Natomiast jeśli chodzi o muzykę w grze, tak jak mówię, nie zauważyłem jej prawie. Bo skupiłem się bardziej na wadach samej gry niż na samej muzyce. Może to jest też moja wina, ale nic na to nie poradzę. Tak? Muzyka jest musi współgrać w jakiś sposób z obrazem, ale tutaj coś poszło ewidentnie nie tak. Okej. No dobrze, to trzecie moje rozczarowanie. I tutaj Paweł mnie zaraz skarczy, że tak powiem. Trzecie moje rozczarowanie to jest Mario & Rabbids Sparks of Hope. A Yoko Shimomura, Grand Kirkhope i Garrett Cocker. I ja już powiem dlaczego. Sama muzyka w grze siedzi niebywale, ale jest momentami strasznie monotonna. To znaczy, brakuje mi różnorodności w tematach bitewnych. Wiadomo, te tematy się zmieniają zależnie od tego, jak na jakiej planecie jesteśmy. Ale jakim jest takim głównym zarzutem? Jakość tej ścieżki dźwiękowa stoi na najwyższym światowym poziomie. Wszystko się zgadza. Zgadza się ta różnorodność pochodzi tylko z tego, że jest trzech różnych kompozytorów, które w różnej stylistyce muzycznej pisze i to dobrze, że tak zrobili, że zaprosili tylko kompozytorów. I to nie słychać. I to jest duży plus, ale minusem mam to, że tam oprócz Granta Kirkhopa, który moim zdaniem, naprawdę, uwierzcie mi, zrobił największą robotę z całej trójki, bo jak słyszę Yoko Shimomurę, to słyszę Kingdom Hearts, słyszę Final Fantasy XV, słyszę, nie wiem, poniekąd Legend of Mana raczej nie. Jak słyszę utwory skomponowane przez Garetha Cockera, to słyszę Orient Mind Forest. Słyszę tam on tam jeszcze zrobił do tej gry Ubisoftu. Była taka gra w starożytnej Grecji, tylko mi wyleciało teraz z głowy coś z Feniksem. Wiem, o który ci chodzi. I to jest mój zarzut, że ci kompozytorzy, kiedy oni chyba pisali tą muzykę do tych gier, oni chyba byli na etapie pisania muzyki właśnie do tych gier, których ja wspomniałem. Znaczy do Final Fantasy XV to na pewno nie, ale może do Kingdom Hearts, nie wiem, może jeszcze w głowie to mi, to znaczy za bardzo mi przypomina poprzednie prace ta muzyka. Tak jak mówię, to jest tylko moje osobiste odczucia. Brakuje mi troszeczkę takiego, jakby to ująć w tej muzyce,
bawienia się, tak jak powiedziałem na przykład, jak pisałem recenzję pierwszej części Mario & Rabbids, to tam mi znowu brakowało trochę tej różnorodności. To znaczy Grant Kirkhope starał się nią zrobić, ale on sam już miał problem z ogarnięciem tego i uważam, że dobrze, że tutaj dostał wsparcie w postaci kompozytorki i kompozytora, ale ja bym na przykład chciał, nie wiem, Davida Wise'a usłyszeć w takiej grze. To znaczy, zabrakło mi trochę... Grant Kirkhope z całej trójki najwięcej humoru wprowadził do tej muzyki, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, no Mario & Rabbids, Spark the Hope i w ogóle ta pierwsza część, to jest bardzo taka... No, bardzo humorzasta gra. To znaczy, tam jest bardzo dużo humoru, czasami takiego banalnego, ale i to słychać też w muzyce. Brakuje mi takich tematów, gdzie Grant Kirkhope się śmieje z trochę, oczywiście pod takie oko puszcza, w sensie do graczy Nintendo i nie wiem, tam jakieś operowe tematy, tak jak to było w pierwszej części. Brakuje mi właśnie takich śmiałych pomysłów. Tu jest wszystko się zgadza. To jest takie wypolerowane aż do maksa, mam wrażenie, że zabrakło mi troszeczkę zaryzykowania pójścia w stronę tego, że słuchajcie, można byłoby i trochę inaczej poprowadzić tą muzykę, a wszystko musiało, mam takie wrażenie, że dostali takie polecenia, że to musi pasować idealnie do, nie wiem, że jak mamy scenerię zimową, no to wszystko musi zimowo brzmieć, tak? Jak mamy, nie wiem, scenerię jakąś taką, powiedzmy, nawiązującą do pustyni, to też musi wszystko... I tak, zabrakło mi takiego bardziej różnorodnego instrumentarium też. Ale tak jak mówię, te wszystkie trzy typy, które ja wypowiedziałem, to są albumy, które się otarły o doskonałość. To nie są albumy, które uważam, że one są tragiczne, tylko ja się nimi troszeczkę rozczarowałem, bo spodziewałem się jednak czegoś więcej po nich. Dobrze, Pawle. Nasze muzyczne oczekiwania na rok 2023, w którym już teraz jesteśmy, czy ty masz jakieś swoje takie wyobrażenia, jeżeli chodzi o tytuły, po których się dużo spodziewasz, jeżeli chodzi o muzykę? Jakie to by były wówczas? Okej, ja cię mogę wymienić. No to dajesz, no ja się spodziewałem. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Eiden Chronicle. Wiedziałem. Ja też mam to na liście, nie na pierwszym, ale okej. Okay. A powinien być? No ale co, bądźmy szczerzy. Usłyszę, to uwierzę. Bądźmy szczerzy, ja od długo czekam na kolejnego Suikodena i wiem, że się go nie doczekam tak naprawdę, bo Konami się wypięło. No wiesz, Konami zapowiedziało pracę nad wieloma... Tam, no patrz, już widzę... Serii Silent Hill 2, tak, wiesz, patrzę, może komuś tak, dadzą. Już widzę, jak pracują nad Suikodenem, już lecę. Już pierwsze obrazki pokazują, że to będzie coś naprawdę fajnego. Przesłuchałem sobie ten motyw taki, Boże, z traileru i chyba motyw, który będzie grany podczas zwiedzania czy chodzenia po mapie. Już jestem mocno nakręcony i czekam na kolejne kawałki. Nawet jakieś malutkie preview, błagam, niech mi go udostępnia albo coś w tym rodzaju. Ale jak dostanę tę grę, to powiem to tak, w dniu premiery zamykam kramik, zamykam całą stronę, nie ma mnie. I tyle mnie wszyscy widzieli. Już widzę. A taki drugi tytuł, na który czekam, ale tutaj pojawi się taki znak zapytania, to jest Final Fantasy XVI. O nie, naprawdę czekam. Znaczy, wiesz co... Jestem okay. Ciekawy po prostu. Znaczy, zapowiada się... No jestem zaintrygowany, ale nie jestem, czekam. Tak, jestem zaintrygowany, chcę po prostu zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo dostaniemy, tak przynajmniej wnioskuję, że dostaniemy taki klimaty połączenia Final Fantasy z takim średniowieczem. Chyba tak to mogę... Ja ci powiem, co to będzie, Dark Souls. Weź.
Chociaż w sumie się nie zdziwię, bo jest dużo firm, które idą w... Połączenie Dark Soulsów z Final Fantasy XIV, bo to... Nie zdziwiłbym się, bo mnóstwo firm, takich naprawdę dużych, teraz robi takie Souls-like'i albo, nie wiem, ocierają się o ten, no już tak naprawdę podgatunek, więc nawet by mnie to nie zdziwiło. Ale nie, naprawdę, to nie jest tak, że czekam, ale chciałbym usłyszeć, zobaczyć. Nie wiem, może mnie zaskoczą w jakiś pozytywny sposób. Wiesz, z Final Fantasy XV tak miałem, no nie? Że byłem jakoś tak nastawiony, no raczej niepewnie, ale dostałem naprawdę fajny zestaw, fajny album, why not? Może się nie zawiodę. To samo jest z Final Fantasy VII Rebirth, czyli ta druga część tego remake'u Final Fantasy VII. A co myślisz, że w przyszłym roku sądzisz? Myślę, że tak. Myślę, że jakaś tam szansa na to jest. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby przyszło, nie wiem, nawet pod koniec roku. Ale tak, myślę, że też jestem ciekawy soundtracku. Oczywiście powiedziałem swoje trzy grosze, jeśli chodzi o tę pierwszą odsłonę, i za to dostałem po głowie od fanów, ale again, ta muzyka była naprawdę bardzo dobra, świetnie odtworzona, stworzona, i również Hamazu nie bał się stworzyć nowych kawałków, ale no again, kurde, ile można słuchać siódemki, no na niemiłość boską. Ale z drugiej strony, no mówię, jestem ciekawy, jak brzmią te utwory w kolejnych jak gdyby etapach przygód Clouda. Jaki kolejny tytuł? No to oczywiście The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. To jest taki mój must have. Jestem ciekaw właśnie, czy pójdą dalej w te, jeśli chodzi o muzykę, czy pójdą dalej w te klimaty takich takie antyczne, takie tajemnicze, takie to było w Breath of the Wild, czy pójdą w jakieś inne melodie? Tak jakbym ciebie o to zapytał. No słuchaj, ja swoje powiem. Dobrze, ty tak, swoje powiem. Tutaj mieniłaby za język. Znaczy, ja jestem... Kontynuuj. Ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby kontynuowali coś, to co było słuchać w Breath of the Wild, ale again, tu mamy już troszkę inną historię, idziemy już troszkę bardziej do przodu. No ta muzyka, Pawle, pamiętaj, że ta muzyka była, znaczy muzyka, to było bardzo środowiskowa. Tak, to było bardzo środowiskowa. Tak? Myślę, że pójdą w ten sam klimat, może postawią te kilka kroków do przodu, ale mogliby wrócić tak trochę do czasów Skyward Sword, to znaczy wiesz, że będzie więcej otwartej przestrzeni, głównie w powietrzu, i będą tak melodyjnie nie wiem, nawiązywać do tej przestrzeni w niebie, w powietrzu. Nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Chcę zobaczyć więcej, chcę posłuchać więcej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekam również na Dead Space i Resident Evil 4, bo to są odświeżenie gier sprzed lat, i jeśli dobrze pamiętam, chyba muzykę, ścieżki dźwiękowe do obu również będą nagrane od nowa, także też jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Street Fighter 6. Ja wiem doskonale. Ja zamilkłem. Ja wiem, jak ludzie reagują na... Zmieniły nam się role dosłownie w tym roku. Ty jesteś bardziej kontrowersyjny. Ja wiem, jak ludzie zareagowali na szóstkę, ja też tak zareagowałem. Ale mimo wszystko... Oj, grabisz sobie, ale grabisz mimo wszystko sobie, bym zobaczył. O Jezu, jestem ciekawy świata. No piątka już miała przeciętną muzykę. No miała, Może wszystko będzie lepsza. No nie wiem, nie mam do tego pojęcia. No dobrze, jesteś bardziej pozytywny. Nie jestem pozytywnie nastawiony. Ja chcę po prostu. Jestem ciekawy po prostu, no. Taka jest prawda. Ja jestem ciekawy, ja chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ciekawość dziennikarska. Ale wiesz, tak samo jestem ciekawy tego, jak będzie brzmiał Alan Wake. Bo jedynka miała naprawdę fajny soundtrack. Od pierwszej części minęło już... Jezus, ile? Dużo czasu. Trudno mi powiedzieć. Nie, 12, 13 lat jakoś tak? Więc no, dużo się zmieniło i fajnie by było, gdyby ten cliffhanger z jedynki się wyjaśnił. Nie będę spoilował, ale mogę powiedzieć, że jest potężny cliffhanger.
I jestem też... Albo jak ktoś Control grał, to też tam się... Oj tak, tak, dokładnie. A dalej to tak naprawdę są duże niewiadome, wiesz, Stalker 2 będzie takim... No również takim powrotem do tytułu sprzed iluś lat, to nie? I ja pamiętam, że pierwszy Stalker był bardzo oszczędny, jeśli chodzi o muzykę. Taki naprawdę mega oszczędny. Chyba prawie w ogóle tej muzyki nie było. Grało się otoczeniem. No od czasu premiery tej pierwszej części no minęło już mnóstwo lat. Już nawet nie pamiętam, chyba ze 20, może nawet więcej. No nie, ze 20 pewnie już będzie chyba, tak mi się wydaje. No tak, nie wiem, tak próbuję sięgnąć pamięcią. I tak jak... Odejmij sobie od swoich tych lat, ile już stąpasz po ziemi. O Boże, o Jezus, dobra. I tak jak mówię, pierwsza część no bardziej grała dźwiękami otoczenia, czyli wchodzisz po tej zonie i na przykład słyszysz, jak ktoś gra na gitarze przyjemnie, i to brzmi naprawdę fajnie. I atakują się jakieś potwory, albo inni stalkerzy, nie? I to jest okej. Okay. Ale od tamtego czasu, no mówię, minęło już trochę i gry inaczej wyglądają i inaczej również brzmią. Jestem ciekawy tego, czy twórcy Stalkera pójdą śladem już twórców, którzy tworzą gry od X lat i też wsadzą jakieś delikatne melodie, czy jednak pójdą swoją drogą i dalej będą bawić się głównie dźwiękiem niż muzyką. I jest jeszcze jeden taki tytuł, który chyba warto wymienić, to jest The Wolf Among Us. Ta pierwsza część... No pierwsza, tak, zapomniany tytuł. Bardzo zapomniany, ale bardzo fajny. Ma taki klimat noirowy, ścieżka dźwiękowa również taki ma. Ja byłem strasznie rozsierdzony, jak się dowiedziałem, że dwójka, no, prace nad dwójką zostały skasowane tak naprawdę, bo no, studio Telltale zrobiło... No, wzięło się i upadło i prawa do tej marki zostały przejęte przez kogoś innego i w końcu dwójka powstaje i też jestem, myślę, że ten klimat noirowy no, zostanie zachowany, nawet jestem tego pewny, ale dalej jestem ciekaw tego, kto będzie tworzył ścieżkę dźwiękową do drugiej części i czy ten klimat zostanie zachowany, także dużo jest takich, także widzisz, Są takie gry AAA-owe, na które czekam, ale again, no, mogę je policzyć na palcach jednej ręki. A jeśli chodzi o indyki, no to tak naprawdę muszę sam wyławiać, sam sprawdzać, no i samemu testować, w co warto będzie słuchać i co warto będzie grać. Okej. Okay. Zresztą część rzeczy się pokryło z twoimi tymi... gram jej pod kątem muzyki, jakie oczekujesz. Ja zacznę może od samego końca. U mnie to jest tak, Diablo 4, już chodzą pogłoski, że się pojawi w czerwcu ten tytuł. I ja mam nadzieję, naprawdę mam taką nadzieję, że jak cenię sobie pracę Nila Akri i wielu znamienitych kompozytorów z Blizzarda czy freelancerów, ja mam nadzieję, że ta muzyka będzie bardzo mocno nawiązywać do klasyków pokroju 1 i 2. Znaczy, mam na myśli nie jakaś bardzo taka bombastyczna, monumentalna, tylko że ociekająca krwią, mrokiem i będzie bardzo minimalistyczna. Ja potrzebuję czegoś, co mi nie będzie dudnić w uszach, tylko że jak będę grał, to będę się bał przy okazji, bo pamiętam, jak byłem nastolatkiem, grałem w pierwszą część, no to na serio, ta pierwsza część miała fantastyczną muzykę. Druga, no to wiadomo, poszli troszeczkę w stronę orkiestry poniekąd, ale też to było dobrze, uważam, zbalansowane, tak więc mam nadzieję, że czwórka mi to da. Zastanawiałem się, czy finalnie dać ten tytuł, ale prawda jest taka, że przez ostatnie 3 lata, 4 lata niewiele jest tytułów, które są osadzone w kosmosie, które mogą mieć dobrą oprawę muzyczną. I tutaj mam na myśli Starfield,
Ja troszeczkę sceptycznie podchodzę, ale mimo tego oczekuję na tą ścieżkę dźwiękową Inona Zura. I powiem szczerze, że po tym temacie no to nie dobrze wygląda. Jest to typowy Inon Zur, bardzo proste jakieś akordy na fortepian i... No nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Czy mówimy... Poczekaj, czy tutaj... wybrałaś mnie z błędu, ale czy to jest typ... Od Bethesdy, od twórców, tak, Fallouta. No właśnie, tak. Tim Howard. Pamiętam, jak gra była przedstawiona i miałem z tym tytułem bardzo duży problem. Jakoś tak... Ja myślę, wydaje, że Bethesda w ogóle ma problem z tym tytułem. Ja nie wiem, czy ona... Ja życzę temu tytułowi jak najlepiej. Mam nadzieję, że nie będzie powtórka z rozrywki, jak to było z tym pamiętnym tytułem w kosmosie. Teraz mi też wleciało tytuł z głowy, może sobie za chwilę... Czyżby chodziło o Callisto Protocol? Nie. Callisto Protocol, ja to zostawię bez komentarza. Bardziej chodziło mi o tą grę, która miała tyle wprowadzić w kwestii podróży w kosmosie i tam była świetna muzyka tej brytyjskiej kapeli, tylko wyciągnął z głowy tytuł. No Man's Sky. Ty chyba wiesz, o co chodzi. No Man's Sky, dokładnie. Ale teraz wygląda genialnie. Podobno w końcu tak jak ta gra miała na początku wyglądać, to wygląda, znaczy to co obiecywała ta gra, no to w końcu ma. Dobrze, kolejny tytuł, Sea of Stars i Yasunori Mitsuda. Mm-hmm. Też na ten tytuł, no muszę przyznać, czekam. No i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że Mitsuda więcej tam utworów napisze niż tylko jeden temat główny. Atomic Heart, Mika Gordona. Mam nadzieję, że dzięki tej ścieżce dźwiękowej do tej gry Mick Gordon wróci do łask i będziemy mogli go więcej słyszeć. Alan Wake, przez ciebie wymieniony, druga część oczywiście. Mam nadzieję, że Petri Alanko znowu nas pozytywnie zaskoczy taką muzyką, która będzie nastawiona na dźwięki fortepianu, na taką grozę i też na taki minimalizm, jak to przystało na Skandynawian. Też tytuł, który dzisiaj padł przez ciebie, czyli Ayudin Chronicles 100 Heroes. Mam nadzieję, że to będzie nawiązanie do Gęstwo Suikodenów. Brakuje mi takich tytułów z takim mieszanym folkiem pokroju Irlandia i Japonia. Tytuł, na którym ja powiem tak, że też bardzo czekam pod kątem zarówno muzyki, jak i gameplayowo, czyli Bomb Rush Cyberpunk, czyli tytuł, który no, ma nawiązywać do genialnej produkcji z czasów Dreamcasta. Oczywiście wyleciał mi tytuł, co to była za gra, ale to sobie może za chwilę przypomnę. I oczywiście The Legend of Zelda, tak? Tears of Kingdom. Najbardziej na tą ścieżkę dźwiękową czekam. Dlaczego? Bo uważam, że tak jak myśmy już kiedyś z Pawłem rozmawialiśmy w jednej z ostatnich audycji o Zeldach, o muzyce do Zeld, to że ta muzyka bardzo dużo świeżości wprowadziła i owszem, można jej zarzekać, że za bardzo jest taka środowiskowa, ambientowa, minimalistyczna. To nie jest zarzut. Ale jak to nie jest zarzut. Ale to nie jest zarzut ani rzucony przez ciebie, ani przeze mnie, tylko po prostu przez niektórych naszych czytelników i też słuchaczy i też gości. Ja uważam, że wręcz przeciwnie. Ale nie ukrywam, że byłoby to już to, co Paweł powiedział, ja się pod tym też podpisuję, że fajnie by było trochę nawiązać do tematów z Skyward Sword. A żeby były też takie... No, tutaj będą mieli kompozytorzy pole do popisu, tak? Bo podobno wszystko się będzie działo w trzech jakby takich... jakby to powiedzieć, lokalizacjach, tak? Bo będziemy mieli tą stałą lokalizację Hyrule, podziemia podobno będą i będą jeszcze niebiosa, tak? Tak więc sądzę, że tutaj no, kompozytorzy będą mieli nie lada wyzwanie i duże pole do popisu, jeżeli chodzi o przygotowanie muzyki. A jeżeli chodzi o Bang Rush Cyberpunk, to oczywiście chodziło mi o Jet Set Radio, tak? Bo to ma być w podobnej stylistyce i ten sam kompozytor pisze muzykę. Pawle,
Czy ty jeszcze byś coś chciał dodać? Bo już w sumie wypadałoby skończyć. Niemniej jednak no, postaraliśmy się wam dzisiaj przedstawić nasze propozycje. Dajcie znać w komentarzach, czy one się pokryły z waszymi propozycjami, jeżeli chodzi o albumy roku 2022, no i też wasze oczekiwania do tego roku. Pawle, no to mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnym odcinku podcastu. Już powoli troszeczkę nam jeszcze zajmie, żeby do tej setki dotrzeć, ale kto wie, może się uda w tym roku. Jak zawsze też zachęcamy was z Pawłem do słuchania naszych audycji oraz też zapraszamy do subskrybowania kanału na wszelakich serwisach streamingowych. Bardzo wam dziękujemy za wasze wsparcie, to, że nas słuchacie i też komentujecie, bo to też jakby podaje nam taki jasny sygnał, że wam się podoba to, co robimy dla was i co należałoby jeszcze zrobić, nad czym popracować. Jak zawsze z tej strony kłania się wasz wierny w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Mieliście okazję usłyszeć 63. odcinek podcastu Słucha Gier. Zachęcamy do słuchania poprzednich oraz następnych. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie jeszcze bardziej bogatszy o muzykę do gier wideo, a wam życzymy bardzo dużo muzyki w tym roku, zdrowia, no i słuchania nas w kolejnych odcinkach audycji Słuchaj Gier. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.